Gustaw Holbeck był związany, całe dzieciństwo i młodość była związana z Krakowem. To tutaj się urodził na Zwierzyńcu, tutaj mieszkał, tutaj grał w piłkę na Błoniach, tutaj kibicował Krakowi, tutaj skończył studia aktorskie, tutaj debiutował jako aktor, więc cała młodość jest krakowska, więc trudno, żeby nie upamiętnić. To jest moment dla mnie nie tylko wzruszający, ale taki, który mówi o tym, że najważniejsza jest pamięć o ludziach. A szczególnie to miejsce było dla niego miejscem magicznym. No bo i miejsce urodzenia, i ten nieprawdopodobny klub Krakowia, ten stadion, to boisko, ta drużyna, której nazwiska tych przedwojennych piłkarzy i imiona znał na pamięć całej drużyny. On po prostu wspominał to miejsce jako taką Arkadię, jako taki raj dzieciństwa. No po prostu miał świetne dzieciństwo tutaj, z tego co wiem. I piłka, i dziewczyny, i zabawa, i koledzy. Więc po prostu ciężko było mu inaczej to wspominać, tą dzielnicę, jak nie jako najfajniejsze miejsce na ziemi. Kraków jest miastem, który ma ambicje chyba całe życie, całą swoją historię być stolicą kulturalną Polski. Więc to właśnie tutaj artyści powinni być noszeni na rękach, powinni być pamiętani. A Gustaw Holoubek był artystą niezwykłym, bo on nie tylko był wybitnym aktorem, ale był bardzo jakimś wzorem obywatelskiej postawy. Jego język polski, to jak się nim umiał posługiwać, nie tylko na scenie, tylko w życiu, no to jest jakimś niedościgłym wzorem dla młodych aktorów. To myślę, że to jest miejsce, gdzie tutaj jego duch po prostu jest. I nad nami, może go nie widzimy, ale go czujemy.